Niedziela, 6 dzień lipca. Od kilku dni na Śląsku pada ulewny deszcz. Stan wód we wszystkich rzekach w regionie został przekroczony. Dziś ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w 5 miastach województwa katowickiego. Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Świerzu, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu. 6 lipca to także pierwszy dzień pracy Komitetu Przeciwpowodziowego w Raciborzu, którym kieruje wiceprezydent Raciborza Adam Hajduk, a w jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Straży Pożarnej i Miejskiej oraz niektórych wydziałów Urzędu Miasta. Poniedziałek, 7 dzień lipca. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin sytuacja w Raciborzu gwałtownie pogorszyła się. Do godziny 12 zablokowano już wiadukty przy ulicy Bosackiej, 1 Maja i Piaskowej. Pod wiaduktami grzęzną samochody osobowe. Trwa akcja układania worków z piaskiem w najbardziej zagrożonych punktach miasta. Policja apeluje do kierowców, aby ograniczyli oni ruch na drogach. Woda płynie niektórymi ulicami, m.in. ulicą Kopernika i Starowiejską. Polskie Koleje Państwowe wstrzymały przejazdy i odjazdy pociągów ze stacji Racibórz. Kursują jeszcze autobusy PKM i PKS. Mimo iż z każdą godziną sytuacja wciąż pogarsza się, nikt nie ma pewności, a nawet nie przypuszcza, jakie jest faktyczne zagrożenie. Nam praktycznie Odra nie grozi z uwagi na to, że wały jednak chronią miasto Racibórz. Natomiast najbardziej niebezpieczne są opady deszczu oraz woda, która spływa z pól. Dlatego też miejsca, gdzie to możliwe, zabezpieczamy workami z piaskiem. Tak na ulicy Brzeskiej, na ulicy Starowiejskiej, w parku zamkowym koło restauracji Zamek. To są te miejsca, gdzie Odra może wylać. Tam są worki z piaskiem, zabezpieczają. To są jedyne takie zabezpieczenia, które możemy zrobić. Zalane zostały okoliczne gminy, a kolejnym grozi powódź. Pod wodą znajduje się Łęk, Zawada i Nędza. Wciąż pada ulewny deszcz. Meteorolodzy ostrzegają, że na Śląsku w dalszym ciągu będzie intensywnie padać. Rozpoczęto pierwsze ewakuacje. Dramatyczna sytuacja panuje m.in. w Krzyżanowicach, Chałupkach, Głuchołazach, Miedonii, Koźlu i Racławicach. Późnym popołudniem rozmiary klęski z helikoptera ocenia premier Włodzimierz Cimoszewicz. Wtorek, 8 dzień lipca. W Raciborzu w ciągu ostatnich 40 godzin spadło 151 mm deszczu. W okolicach Bieńkowic i Kuźni Raciborskiej z każdą godziną przybywa około 80 cm wody. Nieustannie wzrasta poziom wody w Odrze. W Raciborzu zalanych jest już około 200 budynków, a także m.in. stadion Osiru i cmentarz żołnierzy radzieckich. Najbardziej zagrożone są Ostróg, Płonia, Studzienna i Sudół. W Chałupkach rwąca woda wyrwała 150 metrów wału ochronnego. Zalane są Lubomia, Buków i Rydutowy. Trudna sytuacja panuje też w rejonie Kuźni Raciborskiej, Turza, Krzyżanowic, Krzanowic i Rudnika. Zaczyna brakować środków technicznych, głównie łodzi motorowych i worków na piasek. To taka akcja, która wymaga bardzo wielu rąk do pracy. Po prostu trzeba umacniać wały, trzeba układać worki, wcześniej te worki napełniać piaskiem. Aczkolwiek problemem dzisiaj dla nas są nie ludzie, których jest dostatecznie wielu i bardzo chętnych, zgłaszających się jeszcze wolontariuszy. Natomiast jest problem natury, no, takiej technicznej, brakuje worków.
Po zapoznaniu się z obecną sytuacją wicewojewoda katowicki Zygmunt Machnik ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie całego województwa katowickiego. Zamknięto większość przejść granicznych na południu kraju. Z powodu przerw w dopływie prądu w Raciborzu zaczyna brakować chleba. Odłączona została część numerów telefonicznych. Pogotowie energetyczne odłączyło szereg stacji transformatorowych. Wieczorem zawieszono ostatnie kursy raciborskich autobusów PKM i PKS. Zamknięto też most zamkowy. Ostróg został odcięty od miasta. Miasto od okolicznych miejscowości. Wciąż pada deszcz, a poziom wody podnosi się. Kolejna fala powodziowa ma dotrzeć w okolice Raciborza i Miedonii około godziny 23. Środa, 9 dzień lipca. Spodziewana fala powodziowa zalała Racibórz i okolice nocą. Kolejny deszczowy poranek ukazał oczom raciborzan ogromne rozlewiska. Pod wodą znalazły się budynki, ulice, skwery, m.in. dworzec PKP i PKS, Telekomunikacja SA, Urząd Miasta, Straż Miejska, Terenowa Stacja Sanepid, Odrostrada, ZEF SA oraz Fabryka Kotłów Rafako. Od świtu helikopterami ratownicy ewakuują mieszkańców całkowicie zalanej Płoni oraz dzielnicy Ostróg. Transportują również żywność i wodę. W mieście działa kilka punktów pomocy powodzianom. Największy w szkole podstawowej nr 15.
nocy w zakładach elektrowęglowych SA wybuchł groźny pożar. Akcja ratownicza nie jest możliwa ze względu na stan wody. 40 pracowników zakładów ewakuowało się do budynku biurowego i tam przetrwało pożar. Thank you.
czwartek, 10 dzień lipca. W nocy poziom wody obniżył się o metr, do godziny 15 o kolejne pół metra. Wciąż trwa intensywna ewakuacja ludności z terenów zalanych. Służby ratownicze oczekują na mający przybyć do miasta transport sprzętu pływającego z centralnej i północnej Polski. Ratownicy dotarli z żywnością i wodą do osób przebywających w zakładach elektrod węglowych SA oraz w fabryce kotłów Rafako. Trwa wypompowywanie wody ze szpitala miejskiego. Sytuacja w tej chwili komplikuje się w zasadzie. W Raciborzu się troszeczkę uspokaja, natomiast komplikuje się powyżej Raciborza, na północ od Raciborza. I z tego co widzieliśmy, polecieliśmy aż pod Kędzierzyn. Zaczęliśmy szukać tego powodu, dlaczego do Raciborza nic nie dociera z pomocą. Okazało się, że no wiemy dlaczego. Po prostu w zasadzie ponad Kędzierzyn, w zasadzie pod Opole i dalej nie ma dróg przejezdnych, którymi można by się było ze wschodniej części czy północno-wschodniej części Polski przedostać na teren nasz tutaj raciborski. Po prostu nie ma takiej możliwości. Odra wylała w zasadzie na szerokości od kilkuset do półtorej kilometra na całej długości swojego biegu, począwszy w zasadzie od naszej Miedonii, za Miedonią, w kierunku na północ, aż do wyjścia z województwa. Natomiast to, co się dzieje na terenie opolskiego pod Kędzierzynem, a co podobno się dzieje w mieście w Opolu, to przechodzi w tej chwili już ludzkie pojęcie. Ponieważ mieszkańcy Raciborza przeżyli podobne rzeczy dwa dni temu, ja chcę powiedzieć, nie dla pocieszenia. Ja myślę, że tam jest zdecydowanie w tej chwili gorzej i jest chyba gorzej niż było u nas. Jest to zdecydowanie większa fala, dużo wyższa woda. My w tej chwili dostaliśmy troszeczkę pomocy. Przyszła pomoc, która jechała okrężną drogą. Jechali do nas 18 godzin, ale dotarli ze sprzętem. Zaczynamy rozprowadzać jednostki na miasto. Zaczniemy już, ponieważ jak wszyscy widzą, wody zaczęły opadać. Dostarczyliśmy żywność, dostarczyliśmy wodę do tych wszystkich, do których udało się dotrzeć. Myślę, że nie na pewno do wszystkich. Na pewno ja powiem, że do wszystkich, zaraz będą do mnie pretensje, że nie do wszystkich. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że pewnie nie do wszystkich. Ale to jest też powodowane tym, że wielu ludzi zabrało więcej niż powinno było zabrać. Ludzie przychodzili sami, brali, dostawali z łodzi, z jednej łodzi, z drugiej łodzi, z amfibii i nie mówili, że już mają. Natomiast do innych, jak gdyby, no, można było... Mogły być sytuacje, że pominęliśmy. Idą kolejne transporty żywności i wody. W tej chwili już drogą kołową, lądową na Dębisz będą przychodziły. Most na Raciborski w zasadzie się już w tej chwili odkrywa. Będziemy prawdopodobnie mogli przez ten most niedługo wprowadzać górą, normalnie transportem kołowym, gdzieś na wysokość, nie wiem, stacji benzynowej, a później przejmować na amfibię, na łodzie i wpływać żywnością do miasta. Także tutaj tą drogą powinno nam się udawać już. Transporty w tej chwili są organizowane. Żywność jest zgromadzona na lotnisku Muchowców w Katowicach, ponieważ była do tej pory śmigłowcami dostarczana. Teraz przejdzie na transport kołowy i przyjdzie do nas. Śmigłowce odleciały. Proszę nie uważać tego, że odleciały dlatego, bo jakiś kaprys. Ratujemy w tej chwili ludzi z gminy Rudnik, z Kuźni Raciborskiej, z terenu naszego województwa, jak również daliśmy śmigłowce, oddaliśmy wojskowe, te ciężkie śmigłowce, które tyle nam tutaj pomogły, oddaliśmy do Opola. Tam jest w tej chwili dramatyczna sytuacja. Jeżeli będzie taka pogoda, jak jest, jeżeli nie będzie padać, ani Czesi nie zrobią nam żadnej niespodzianki, to po prostu woda będzie w mieście stopniowo opadała. Pytaj się, jak jest to grupy.
Skłoni wracamy! Doszliśmy pieszo! Skłoni! Tak wodni! To Łobajdra jest największy! Mogę ci tak powiedzieć to? Proszę bliżej troszkę. Skłoni wracamy. Jaka ta sytuacja? Tragiczna. W domu mamy parkiety w górę, meble rozpadnięte, bydło leży na podłożu, wszystko rozwalone, wszystko rozpaść. Ludzie nie dostali, znaczy górna ulica dostała jedzenie, boczne ulice nie dostały. Kiedy jadłeś w Wojtek? Dzisiaj rano. Dzisiaj dopiero rano pierwsze jedzenie dostał. Jest dużo ludzi. Ogłaszali, że to trójka ludzi, ale jest dużo ludzi. Rozegrało się dosłownie w pół godziny, no może nawet w 20 minut. Była najpierw woda po kolana, po kostki, później po biodra i uciekaliśmy już jedynie, co się udało uratować. No i momentalnie wszyscy byliśmy na pierwszym piętrze, bo wody było pełno dookoła wszędzie. Głównie w tej chwili zajmujemy się dostarczaniem żywności na tereny zalane i ewakuacją ludności. Do tego celu wykorzystywane są dwie wojskowe amfibie z nadwiślańskich jednostek MSW. Wykorzystujemy cztery łodzie motorowe,
które służą do tego i wykorzystujemy jeszcze pontony, które są w naszej dyspozycji, między innymi dwa pontony ze Straży Granicznej z Gdyni i kilka pontonów prywatnych, które po prostu ludzie samorzutnie nam dowieźli do pomocy. To wszystko jest po to, że duży obszar, na którym woda została wylana, po prostu potrzebuje bardzo dużej ilości środków. Oczekujemy jeszcze na dostawę następnych pontonów. Miała być dostawa w godzinach około południowych. Niestety jeszcze nie dotarło to z lotniska, jeszcze nie mamy żadnej wiadomości, że te pontony przyjechały. Strasznie, no. To wiesz, wczoraj widział. Strasznie. Miesz tydzień w tej wodzie cały czas. No. Garaż, wszystko, samochody, ciągniki, wszystko tak wysoko, jak ten pasek idzie. Wszystko i od mostu prawie tylko 20 minut i fala wody. No, nawet pomoc, jak dotarła ten star, chciała pomóc, to ją zmiotło jak pudełko zapałek. Ani zaczynali worki nakładać w piwnicę, a zaczęła ta woda normalnie jechać, to myśmy już nie zdążyli, tylko ja z matką, ojcem do góry bym poszli. Mąż, wszyscy poszli potem ratować tu ta straż. I to zaczęło wszystko ruszać i przyjechało ta wojsko i zabrali nas, no i potem odjechali już. Koniec. I tak my przyszli i tak wyglądamy. Czy że ktoś pomyślał, że nas zaleje w życiu Ostróg, przed dwa wały są, nie? Takie. Czy ktoś pomyślał, daj Boże, 60 lat nie ma wody tu nie było, nie? Zabezpieczeni byli, tada nic nie ma. Normalnie tak jak wyszedł, tak i koniec, dowód osobisty zabrał i z domu wyszedł. No nie mamy. No, nic nie ma, w chałupie kompletnie nic. My tu nie mamy bydła, 25 kur się zniszczyło. Tak. Ty normalnie na drzewie był ratowany, a ojciec nic nie zostali. Tak, bieda i konia. Tam trzeba dalej iść do konia. Bieda i konia. Aha, to nie to było. Jak woda się przelewała przez tory, to ludzie myśleli z osiedla, co tam jest, co się tu dzieje, a nie wiedzieli, że z drugiej strony osiedle zalewa. Bo to szło z Odry, ludzie pomagali nam. I z kanału, i dwie się spotkały naraz. Pierwsza woda, pod tym krajem. Od żony siostra, z mężem była tu, pomagała nam. Tak, nam pomagała. Słyszałem te piwnice. Piwnice, okienka, nie? Tak. A ona zanim się skapła i przyszła z domu, ona już miała to ona wodę. Była zalana wszystko u siebie. Tak.
Piątek, 11 dzień lipca. Woda wciąż opada, odsłaniając zniszczenia, śmieci, padłe zwierzęta. Wzrasta zagrożenie epidemią. Mamy listę ułożoną priorytetowych obiektów, w których rzeczywiście na początku musimy wypompować wodę, więc pompowanie jak gdyby takie, mamy bardzo dużo zgłoszeń od ludzi, którzy przychodzą do nas, żeby już pompować ich piwnice. My za piwnice prywatne lokatorów będziemy się mogli zająć w momencie, kiedy te pompy, które mamy, będą wykorzystane najpierw właśnie do wypompowania z obiektów ważnych dla miasta, dla funkcjonowania miasta i ludzie muszą to zrozumieć. Ważniejsze jest wypompowanie wody w sanepidzie, który musi już robić badania próbek różnego rodzaju materiałów, żywności, wody i tak dalej, niż wypompowanie w czyjejś piwnicy lokatorskiej. To jest najważniejsze w tej chwili dla nas. Tak samo telekomunikacja. Będziemy pompować całe to rozlewisko, uruchamiamy pompy, rozlewisko pod ulicą Piaskową przy dworcu, po to, żeby obniżyć lustro wody i żeby można było wejść z pompami do telekomunikacji, po to, żeby w mieście zaczęły funkcjonować telefony. Więc trzeba po prostu to zrozumieć. Pomp jest ograniczona ilość, nie jest to liczba dowolna. Tego jest kilkadziesiąt sztuk, ale to są pompy, które cały czas, awarię za awarią mamy. Jak pompa popracuje 12-24 godziny, wiadomo, że ma prawo się zepsuć. Mamy części, zamienne serwisy, naprawiamy, wozimy, ściągamy kolejny serwis już do pomp wysokiej wydajności, bo te, które poprzychodziły z Polski, zaczynają się po kolei psuć. Jeżeli pompa pracuje 24 godziny na okrągło ciągle, no to wiadomo, że ma prawo się tak jak każdy silnik, jak każde urządzenie zepsuć, więc naprawiamy to. Także no, chciałem tutaj do ludzi się przy okazji zwrócić i powiedzieć, że proszę nas zrozumieć, będziemy na pewno pompować. Tylko nie może być tak, że pojedynczo szarpać. W momencie, kiedy te najgłówniejsze obiekty będą zrobione, później ulica po ulicy, dom po domu, będziemy wodę z piwnic wypompowywać. A jeszcze dodatkowo na pewno kanalizacja dużo rzeczy przyjmie z siebie. Więc to, że ta woda tam będzie jeszcze stała przez dzień czy dwa, no będzie powodowała na pewno rozdrażnienie ludzi, ale na pewno wodą się zajmiemy. Zaangażowanie ludzi było bardzo wielkie i z miasta, i tutaj z osiedla. No ale woda tak parła, że niestety nie dało się tego praktycznie uratować. No i później ten nawał wody przyszedł tak nagle, że którzy ludzie zdążyli odstawić coś, czy samochody, czy inny dobytek, to odstawili, a inni, państwo sami widzicie, jakie są efekty i tak dalej. No i niestety trzeba było z parteru uciekać na piętro, ratować to, co się posiada. Kropnie. Możecie państwo wejść sobie tu, a potem wracać. Proszę dalej, proszę dalej. To się wytrze. Pani chodzi, bo to się wytrze wszystko. Proszę dalej. I woda dotąd, bo wie pan, wszystko porozwalamy. To było tylko tyle. Podłogi, tu nie ma podłóg, tu nie ma, wszystko pozrywane. Tu, chodź pan, tu jeszcze do góry, tu, z tej strony, za kamerą to tu. Całą górę. Zostawcie sobie trochę taśmy, ja mam ciekawszy materiał. Cały mój dorobek, wszystko wpierony po tu. Siedzę, panie, można rozpłakać. Sześć lat temu byśmy się wprowadzili, pani. Ja już nawet siły nie mam robić, bo przecież tak, to jest całe wszystko zdemolowane. A rząd
O której godzinie klęskę żywiołową ogłasza? Późno w nocy, idioci. Chodź pani, zobaczy pani. To jest materiał dla was. To co oni mają, to jest nic. To co jest na tarasie, to już jest wszystko umyte. Z panem Stasiem już robili. A dalej dochodźcie. A tak w imieniu normalnie, my ich wyniesiemy na łopatach, panie Andrzeju. No. Czekaj pan, proszę bardzo. Strat, nic nie mam. Nic nie mam, na czym mi nie zależy. Dotąd jak jest tam ta lamperia, która teraz tutaj wyszła, nie? Bo po prostu nie było, wszystko była woda. Proszę bardzo. Tu żeśmy wywali, park jest wyrwany jest, nie? To żeby myli, bo póki była woda jeszcze tutaj, nie, co nie rzeczło, nie? Proszę. To jest wymyte. Do kuchni, proszę. To będzie dalej, tak? To jest nic nieruszane jeszcze. Tragedia. No pójdziemy dalej do pokoju, do sypialni. Pani zobaczy, nie? Co oni tam, ten, wszystko pół dobytku na górze mają, 30 cm wody, nie? No, a u mnie tak była woda, o. Tak, jest pokazane. To im się ma, to bez pełno wody, prawda, nie? Dobrze. Całe szczęście, że została ta woda w winicach, bo się myć. Tak, pani widzi. No, tu może trochę ciemno, ale tu potem jasno, nie? A czasu na nic nie było. Sobota, 12 dzień lipca. W Szpitalu Miejskim w Raciborzu w dalszym ciągu prowadzone są szczepienia ochronne. Wody nam brakuje, musimy oszczędzać wodę, no ale mamy środki dezynfekcyjne, spitadermy, dezynfekujemy ręce, spirytusem pozostały sprzęt, no jakoś działamy. Oszczędzamy pościel, no bo pralnia nieczynna, no jakoś pracujemy. W mieście trwają prace związane z usuwaniem skutków powodzi. Mieszkańcy sprzątają domy, porządkują obejścia. Myśmy z dziećmi uciekli tu do sąsiadki, a dziadek, który tu akurat był na odwiedzinach, no to co jeszcze się dało uratować, to jeszcze wszystko na górę dał, nie? Ubrania i wszystko, no ale meble i wszystko, to będzie wszystko do wymiany niestety. Tego nie idzie opisać, to trzeba przeżyć, naprawdę przeżyć. Naprawdę. Jak to się widziało, te dzieci, to wszystko na tych dachach, jak płakało, jak wzywało o pomoc. To nie idzie, nie idzie. Thank you.
Niedziela, 13 dzień lipca. Także i dziś trwa usuwanie wody i porządkowanie miasta według sporządzonego w sztabie planu. Rozdzielana jest w dalszym ciągu żywność, woda i odzież. Po środzie i czwartku, tych dwóch najcięższych dniach, kiedy woda bardzo szybko przybierała, kiedy zalała nam całkowicie, czy nawet zmiotła z powierzchni ziemi, płonie, a zalała w sposób dotychczas niespotykany dzielnicę Ostróg, aktualnie bardzo szybko ustąpiła. Dzielnica jedna i druga wyłoniła się spod, powiedzmy, tych rozległych wód Odry. Trwają aktualnie prace związane z usuwaniem, czy może z usunięciem wody z poszczególnych rejonów i Płoni, i Ostroga. Został opracowany plan, który jest konsekwentnie realizowany. Powiedzmy, dobrze został przygotowany, efekty są, woda opada, zostaje wyrzucana zawały do Odry z jednej i z drugiej strony dzielnicy Ostróg. Natomiast jeżeli chodzi o Płonie, tam nie ma kanalizacji deszczowej, więc musimy to wypompować na zewnątrz, z poszczególnych budynków. Te prace trwają. Są aktualnie 4 kompanie straży pożarnej, które w sposób bardzo zdyscyplinowany, zorganizowany i dobry, skuteczny, efektywny przeprowadzają te prace. Racibórz odwiedzili dziś minister zdrowia i opieki społecznej Jacek Grzechowski, wojewoda katowicki Eugeniusz Ciszak oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Król. Nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej jest sabotażem. Mówię dlatego tak ostro, bo dowiedziałem się od dyrekcji i Rafako, i Zewu, że jedynym sposobem, żeby nie były to zakłady narażone na zapłatę kar umownych za niewywiązanie się z kontraktów, jest właśnie stan klęski żywiołowej. To są kontrakty z przedsiębiorstwami polskimi i w ogromnej mierze zagranicznymi, niemieckimi, holenderskimi, kanadyjskimi, i nie można liczyć na to, że zachodni kontrahenci Rafako czy Zewu nie będą chcieli wyegzekwowania tych kar umownych. A w kontrakcie jest napisane, od wypłaty kar umownych zwalnia wyłącznie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, czyli niewprowadzenie tego stanu jest sabotażem, jest skazaniem tych przedsiębiorstw na upadek. Druga rzecz, wydaje mi się, że niezbędne jest znalezienie środków finansowych z budżetu na pomoc szczególnie i raz, że ludziom, ale i zakładom pracy, i drobnym przedsiębiorstwom, i gospodarstwom rolniczym. Dlatego, że jeśli w tej chwili nie będą udzielona im pomoc, to te zakłady pracy są narażone na poważne kłopoty, czy też na upadek. I koszty, które będzie później państwo ponosiło w postaci odpraw, zwolnień grupowych, a później zasiłku dla bezrobotnych, będą ogromne. Te dwa zakłady utrzymują Racibórz i za wszelką cenę trzeba je ratować, za wszelką cenę trzeba znaleźć pieniądze. Pieniądze albo poprzez rozpisanie pożyczki państwowej, wypuszczenie obligacji, zwiększenie deficytu budżetowego. Metod jest kilka, ale w tej chwili te pieniądze trzeba znaleźć, trzeba wydać, bo jeśli nie, to za pół roku, za rok będziemy musieli ponosić znacznie większe koszty niż w tej chwili udzielona pomoc.